ludzie najbardziej dorabiają się na cudzym nieszczęściu, na jakiś tam krzywdzie. No bo wiadomo, że ty zrobisz dla żony wszystko, dla kogoś kochanego czy ten, zrobisz wszystko i zapłacisz te pieniądze, żeby, no i tyle. No i my tak właśnie robimy. Walczymy, mamy grono dużo znajomych, rodziny. Nie jesteśmy z tym całym problemem na szczęście sami, bo jakbyśmy byli sami, to by nas nie było, nie? Ańczkę. Muszę łzy przepalić. Tego felernego dnia 17 listopada, godzina już wieczorna, 21:45. Okazało się, że dostała wysokiego ciśnienia. Pamiętasz, Antka, jak to tam, tak nie pamiętasz, bo jak na mnie krzyczałaś, że zaczęła cię głowa boleć, to nie jest zwykły ból głowy, nie chciałaś się położyć, nie chciałaś żadnej tabletki, tylko krzyczałaś, że musimy jechać do szpitala, nie? Dobrze, że jeszcze w tym całym, tym wszystkim, że w szpitalu tutaj, w tym, że kobitka, ta lekarka, czy ta pielęgniarka, poznała się na tym, że ona ma wylew. Że to nie ten, tylko od razu chyba było uderzone w tym kierunku, że ona ma wylew. W pewnym momencie dostała wysokiego ciśnienia, nigdy nie miała wysokiego ciśnienia, zawsze na mnie krzyczała, bierz tabletki, a tutaj było coś takiego, że w pewnym momencie właśnie z tą chorobą mamy i z tym wszystkim tak to przeżywała po ciężkim dniu pracy, po tym, że dostała wylewu i te naczynka zaczęły pękać. Poznając ludzi, kupę ludzi przez te dwa lata, z którymi się borykamy z chorobą, poznaliśmy mnóstwo lekarzy, mnóstwo ludzi z takimi, przeżyliśmy budzik. Żona też była w budziku w Olsztynie dla dorosłych. Żona mało tak, przeskoczyła budzik, odstawiła respirator, oddycha sama, robi wielkie postępy, no wiadomo, że szereg operacji jeszcze był przy tym wszystkim. W ogóle dowiedzieliśmy się po dwa tygodnie przed wypisem z budzika, że no, że już koniec, że uznali Anię jakoś tam, jako tam wybudzoną, bo wiadomo, nawiązała kontakt, no jest kobietą wybudzoną, no ale okazuje się, że w tym budziku zaniedbali całej tej rehabilitacji. Oddali nam dziewczynę z lewy łokieć zrośnięty, przykurcze takie, że nie do rozciągnięcia, wiązadła, kolana, biodra, zwapnienia takie porobione, że no ale nic, no musieliśmy stworzyć zaczęliśmy działać. Szukaliśmy lekarzy na swoją rękę, gdzieś tam szukaliśmy poznajomych. Potem znaleźliśmy wspaniałego lekarza, nie? No. Podjął się 7 operacji. Raz, dwa. 7 operacji. I tak dostaliśmy dziewczynę z budzika, że przy trochę i szpital miejski. Jesteśmy teraz też w takim fajnym ośrodku. Wiadomo, że troszkę taki jest ośrodek, ratujemy się troszkę taki na pobyt komercyjny, na pobyt NFZ, bo musimy sobie jakoś to radzić. Ogólnie to system w ogóle tego naszego NFZ-u jest tak tragiczny, że nie w ogóle jak to nam lekarz powiedział, kopiemy się z chorym systemem. Bo w wieku ludzi takich na przykład jak Ania, to nie masz żadnej pomocy. To jesteś sam. To żeby dziewczynie pomóc, to musimy zakładać fundację. Dobrze, że są jakieś takie fundacje, a jakby na przykład czegoś takiego nie było, no to zbierasz pieniądze po ludziach, po rodzinie, zadłużasz się, żeby
żeby dziewczynę z tego wyciągnąć, bo przecież dziewczyna jest warta wszystkiego. Dwójka dzieci, małe dzieci, przecież to już nie są ten, to jest dla kogo żyć, tak? Jest? Jest. Kupa marzeń. A oni ci mówią, że... Nie płacz. To patrz. Nie płacz. Chłopaki, nie płacz. Warczymy troszkę tak bardziej teraz prywatnie. Musimy bardziej teraz tak troszkę tych pieniążków nazbierać, bo okazuje się, że ta cała rehabilitacja i te środki, które potrzebne są na leczenie, to są kolosalne, bo to nie jest 2005, tylko to jest 25 tysięcy. Tutaj nam zbiórka pomaga nam rodzina. Mamy wspaniałą siostrę Ewelinę Podlaską. Braci Ani? Bracia. W tamtym momencie, co to wszystko się tak wydarzyło, to gdybyś ty miał tak, to my do tej pory to chyba byśmy byli w lesie. To ja nawet nie wiedział, jak załatwić jakieś tam rzeczy, formalności. Przecież to było pandemia, COVID. My chcieliśmy wiedzieć jak najwięcej o żonie, jak tam co pomóc, co ten. A siostra, czy tam szwagier ten, oni zajęli się też takim właśnie, jakby to powiedzieć, drugimi rzeczami, takimi, które właśnie w tej chwili nam pomagają. I założenie fundacji, jakieś tam środki, renty, zbiórki finansowe takie i przez ten i prywatne, uruchomienie takich swoich tam jakby, no uruchomienie całej naszej rodziny, tak? Całej rodziny, cały ten. Ewelina, Bidek, Norbert, Bożena, wiadomo Damian jest i Czarek, to są Ani bracia, bo Ania ma trzech braci, ja mam tylko siostrę. No i rodzice, tak? W tym ciężkim takim okresie dla nas wszystkich, i bo to jak weź tak się przestaw, kurde, no 21, bach, rano się budzisz, nie wiesz co tam się dzieje, świat przewrócił się do góry kołami, jesteś sam, dzieci, szkoła, dom, praca, tu zdrowie, Aniuchę. A kto obierze ziemniaki? No pomagają nam, pomagają. No i szkoła się zaangażowała, Leny, szkoła numer jeden i szkoła rolnik, tam straż pożarna, to no. A propos straży pożarnej, ochotnicza. My jesteśmy ochotnikami naszej straży pożarnej w Ornowie. Nie? Druhna. Jak ma Druhna na imię i nazwisko? Co to, Anna. No. OSP? Jakie OSP? Ornowo. Ornowo, no. No. Mieliśmy ludziom pomagać, nie? Zapisaliśmy się do straży. Kto nam jeszcze tam pomagał? A, no jeszcze nie zapomnijmy o proboszczu, nie? Ksiądz proboszcz z parafii tutaj od nas też nam pomagał i zbierał pieniążki na tace i ten. I... Tylko, że to jak widzisz, ten, niby tak się fajnie wszystko ten, ale to jest jednak igła w stogu siana, bo to jest żona choroba neurologiczna, to nie jest tak, że jesteśmy teraz 2 lata po chorobie, jesteśmy w trakcie 2 lat po chorobie, a nikt ci nie powie dokładnie jak to i kiedy to będzie tego koniec, bo to jest, jak to mówią, neurologia. A neurologia to jest taka, że to może być tydzień, dwa, pięć.
I tak. Najważniejsze to jest tylko rehabilitacja dla żony. Bez rehabilitacji będzie się to wszystko cofało, co teraz tam walczyliśmy. Zobaczycie co tam. No, Aćka idzie fest. No. Poznaliśmy chłopaka, który w podobnej jest sytuacji, walczy 7 lat z tą chorobą. Tylko ja tak do chłopaka mówię, my nie mamy 7 lat, bo za 7 lat to może nas nie być, a mamy jeszcze do zrealizowania parę innych rzeczy, mamy jeszcze dzieci, z którymi musimy jeszcze porobić lekcje, pobawić się, gdzieś popodróżować i zrobimy wszystko, żeby Aćkę z tego wyciągnąć, nie? Aniula. I najbardziej w tym wszystkim to jest, że Aniula jesteś tego świadoma coraz bardziej, bo zawsze jakieś miała takie pretensje do mnie w poniedziałek rano. W ogóle to był taki zawsze nasz poniedziałek rano, to jest taki koszmar, taka walka, żeby jechać do tego ośrodka, to wiadomo, że musimy ten... To jest na mnie tak obrażona, nawet nie chce mi dać buziaka w ośrodku, bo mówi do mnie, jakbyś mnie kochał, to byś mnie tu nie przywiózł. Nie? Bąbel. No właśnie, jak cię kocha, to cię wiedzie. W tym ośrodku jesteśmy... Zaraz będzie rok. Jesteśmy tam od stycznia. Chciałabyś ośrodek zmienić? Nie. Jesteś... No, że to jest... żeby wyjątki na kontynuację leczenia. Na kontynuację leczenia. Chłopacy ją poznali. Wiedzą. Lekarze, bo to fajne chłopaki, bo otwierają ci, bo oni fajnie dają ci motywację do działania, bo oni ci otwierają... rozmowa z rehabilitantem mnie bardziej uskrzydla, niż rozmowa z lekarzem, który ci ucina te skrzydła. Lekarz, tyle lekarzy przewinęliśmy się tam, nawet i w tym ośrodku, i w tym, żaden lekarz nie daje ci nadziei. Bo on mówi, że on nie jest od tego, żeby ci dawać nadzieję. Są lekarze, którzy ci te skrzydła ucinają. Lekarz jeden do mnie mówi, że jak pan się łudzi z tym, że żona będzie chodzić, to pan jest w błędzie. A rehabilitant mówi do mnie, panie Adamie, teraz ten widzi progres Ani przy tym, jak będzie chodzić. No, teraz robimy pierwsze kroki przy chodziku, ale to jest tak, że panie Adamie, za miesiąc będziemy starać się już przy barierkach chodzić tam. A, koszty. Koszty to są... Koszty mamy takie, że za sam ośrodek, na przykład fakturę, to mamy na przykład na 26 tysięcy, na 28. Tylko to są koszty, które tam pokrywamy. Ja nie mówię o kosztach tabletek, pampersów, dojazdów do... Ta rehabilitacja taka nasza jeszcze w domu. Najważniejsze właśnie w tym wszystkim jest, żeby Aniuchę postawić na nogi. Walczymy. I tyle, no. I się nie poddamy, nie? Co byście najbardziej chciały? Jakie jest teraz największe wasze marzenie? Że po prostu my wróciła do domu. Bo te ciągle jeszcze na rehabilitacji, no to trochę... Nie bądź będzie. Warto jest pomagać. Tu chodzi o dzieci, wiesz. To jest taki okres w życiu, gdzie sami nie możemy sobie wybrać. On wybiera nas. Thank you.
idziemy do przodu. Po co idziemy? Rybuś, jak tam? Zmęczone? Co? Pozdrawiamy wszystkich? Pozdrawiamy. Ale dobra. Spójrz w kamerę. Pozdrawiamy.